Za chwilę drugi dzisiejszy wykład, który wygłosi Marek Jurek. Wykład, który będzie nas wprowadzał w zastosowanie reguły świętego Benedykta extra monasterium. Jest taki miły zwyczaj, że się zapowiada wykładowców, ale są również tacy, o których bardzo dużo wiemy, więc myślę, że jest właśnie nasz wykładowca osobą znaną, ale przypomnijmy, że jest obecnie europarlamentarzystą, że wcześniej w Polsce niepodległej od roku 1989 był w kilku kadencjach posłem Sejmu Rzeczypospolitej, że był również marszałkiem Sejmu. Pamiętamy również okoliczności, w których z tej funkcji odchodził. Jest twórcą Prawicy Rzeczypospolitej, partii, która stawia sobie za zadanie w dziedzinie politycznej budowanie cywilizacji chrześcijańskiej, obronę i budowę cywilizacji chrześcijańskiej. Mogę powiedzieć z wdzięcznością i również zadowoleniem, że Marek Jurek jest współzałożycielem pisma, którego jestem redaktorem, pisma Christianitas. No, to jest dużo jeszcze do opowiadania, ale nie będziemy wszystkich tych danych. Można sięgać do czasów, gdy był przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest jednym z przywódców, jak się zwykło mówić, liderów obecnie, ale przywódców opinii katolickiej w naszym kraju, tej, która nie ogranicza się tylko do pewnego deklarowania poglądów, ale również przede wszystkim praktycznego przeprowadzania w instytucjach naszego państwa tego, co ważne dla również życia katolickiego, ale także można powiedzieć, że życie katolickie to jest bodaj najbardziej przyzwoity sposób życia, więc powiedzieć ten, chodzi również nie o pewne, jak czasami się to nam przedstawia, realizacje partykularnych jakichś postulatów i zasad, ale coś, co jest podstawą normalnego życia, normalnego oddechu, tak, każdego w tym społeczeństwie. Tyle powiedzmy. Zapraszam, proszę o zabranie głosu Marka Jurka. Bardzo dziękuję. Trarwaram pech abbe, wielce czcigodni księża i siostry zakonne i drodzy państwo. Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na tą konferencję. Paweł, mój przyjaciel Paweł Milcarek, powierzył mi zadanie, żeby powiedzieć państwu parę słów o tym, w jaki sposób regułę można stosować extra monasterium. Każde zadanie, które otrzymujemy, ma takie dwa wymiary, no bo z jednej strony ono jest wezwaniem do tego, żeby zrealizować jakieś konkretne dobro wspólne, żeby przekazać jakieś odpowiednie dobro, ale z drugiej strony, jeżeli dostajemy zadanie, no to jest to też zaproszenie do tego, żeby wydobyć jakieś własne możliwości, a jeżeli jest to zadanie intelektualne, to żeby odpowiedzieć sobie na jakieś bardzo istotne pytania, co pomaga nam samym porządkować i kontynuować naszą pracę. I dlatego Pawłowi za to zadanie dziękuję, ale jednocześnie chcę powiedzieć, jak będziemy rozumieć ten wykład. Ja będę mówił extra monasterium, a więc nie będę mówił o moich przyjaciołach, o blatach. Wielu z nich mogłoby powiedzieć o tym, w jaki sposób realizują swój duchowy związek, żyjąc w świecie z klasztorem, którego są oblatami. Ja będę mówił w pełnym tego słowa znaczeniu o regule, jako już nie regule życia, bo nie chodzi tylko o tych, którzy ją przyjęli, ale jako wskazaniach, jako inspiracji dla ludzi, którzy żyją poza życiem benedyktyńskim, żyją w świecie. No,
realizują różne zadania dotyczące dobra wspólnego, na przykład w życiu politycznym na to położę nacisk, no ze względu na to, że się chcę z Państwem podzielić swoimi doświadczeniami, albo jako nauczyciele, albo w życiu zawodowym, gospodarczym, wszędzie, gdziekolwiek. Co właściwie, proszę Państwa, uzasadnia takie postawienie tematu? No tutaj chwilę może powiem, jako kierując się już swoim pierwszym zawodem jako historyk, no musimy zawsze pamiętać, że reguła stała się kartą narodów chrześcijańskich, wzorem uporządkowania życia społecznego, światłem rodzącej się cywilizacji wtedy, kiedy się rodziła. To znaczy, no pamiętajmy, że święty Benedykt działał i pisał reguły w czasach, kiedy przez Italię przewalały się wojny gockie. No mamy to świetnie opisane przez Malewską w Przemija postać świata. Zanim święty papież Grzegorz Wielki spisze żywot świętego Benedykta, napłyną do Italii z północy Longobardowie, także jest to rzeczywiście wiek chaosu, kiedy z jednej strony resztki cywilizacji żyją pod władzą barbarzyńców, no barbarzyńców w znaczeniu zupełnie neutralnym, to znaczy społeczności niedzielących naszego doświadczenia cywilizacyjnego cywilizacji rzymskiej, a z drugiej strony no, pod władzą germańskich plemion ariańskich, nie uznających autorytetu Rzymu, nie uznających autorytetu Kościoła powszechnego. W miejsce pokoju rzymskiego przychodzą rządy oparte na sile, na kulcie wojny, w jakimś sensie prawie z ducha koczowniczego, chociaż ci gocie się w Italii osiedlili, burzące naszą cywilizację. W tych warunkach Monte Cassino staje się takim światłem, od którego zaczynają świecić kolejne odbite światła, która pokazuje, w jaki sposób można rekonstruować cywilizację. Do tego stopnia, że Arnold Toynbee pokazał świętego Benedykta jako jednego z tych ludzi, którzy w historii zrealizowali jedno z głównych praw powstawania cywilizacji. To, co on nazwał ruchem wycofania i powrotu. No oczywiście ten taki najbardziej znany z historii ruch wycofania i powrotu. Ja mówię cały czas o tej doktrynie Toynbiego. No to jest historia Mojżesza, który, prawda, ucieka, uświadamia sobie najpierw swoją przynależność do Izraela, potem musi uciekać na pustynię i wraca z posłaniem od Boga, które przywraca jakiś ład i świadomość tego, po co żyjemy w życiu narodu wybranego. Toynbee podaje cały szereg przykładów, mówi, że święty Benedykt jest jednym z takich przykładów. On, jak kiedyś o tym napisałem, jest takie, proszę Państwa, przysłowie, nieobecni nie mają racji. No, Toynbee temu zaprzecza, bo on właśnie twierdzi ruch wycofania się. Jeżeli jakaś cywilizacja znajduje się w impasie, znajduje się w chaosie, ludzie nie wiedzą już po co żyją albo dokąd iść, są jednostki, które wycofują się z życia, żeby najpierw intelektualnie uporządkować zadania wspólnoty, a potem wrócić i zacząć ją porządkować w sposób zewnętrzny. Toynbee twierdzi, że ruch benedyktyński, powstawanie klasztorów benedyktyńskich było właśnie takim pierwszym, znaczy było tym ruchem wycofania i powrotu, który zaczął budować cywilizację zachodnią. I teraz druga uwaga. No więc pierwsze, karta, reguła świętego Benedykta stała się podręcznikiem dla książąt, jak sprawować władzę. Stosowanie reguły świętego Benedykta w klasztorach stało się wzorem życia społeczeństw chrześcijańskich. Dokonały pewnej nowej syntezy, o czym tylko parę słów powiem, między z jednej strony tradycją greckiej polis i rzymskiej familii, ale przede wszystkim między grecko-rzymską tradycją państwową, ale tą bardzo pierwotną, wywodzącą się z małych społeczności, realizujących dobro wspólne, a z drugiej strony między Ewangelią. Dlatego, że w gruncie rzeczy każdy klasztor był taką małą polis, która kierowała się prawie dokładnie rzymską zasadą Salus Rei Publice Suprema Lex Est, tylko z tym zastrzeżeniem, że nie tyle Salus Rei Publice, bo Respublika ma tutaj też swoje zadanie, co Salus Animarum Suprema Lex Est. I w miejsce tego trwania wspólnoty doczesnej, no to piękna rzecz, widoczna w wielu cywilizacjach, którą musimy realizować w życiu każdej rodziny, każdego narodu. Ale w miejsce tego trwania doczesnego, przenosi to na wyższy poziom,
Benedyktyni to przenoszą na wyższy poziom, pokazują trwanie w czasie po to, żeby przygotowywać ludzi do wieczności, żeby kolejne pokolenia ludzi szukały Boga, odnajdywały Boga i szły do Boga, do wieczności. Ale to pierwszy powód, ten historyczny, że reguła no, była wzorem życia społecznego, ale jest jeszcze, proszę Państwa, drugi powód, o którym chcę powiedzieć. Chcę wyrazić swoje najgłębsze przekonanie, że w moim przekonaniu w obecnej sytuacji cywilizacyjnej, kiedy od 200 lat Europa na nowo pogrąża się w wiekach ciemnych, na nowo ciemności zalegają nad Europą, ale szczególnie w ciągu ostatnich 100 lat, od czasu załamania się myśli europejskiej, tego wieku niczego, Marksa, Freuda, po którym potem przyszły wojny, przyszły totalitaryzmy, odrzucenie Boga, a na końcu w dzisiejszych czasach odrzucenie natury ludzkiej, ja mam najgłębsze przekonanie, że reguła może na nowo spełnić dzisiaj, po 1500 lat, tą samą rolę, którą spełniła wtedy. Jako drogowskaz, pokazując na nowo, w jaki sposób można praktykować życie chrześcijańskie w życiu społecznym, w jaki sposób chrześcijaństwo może być zasadą życia społecznego. Otóż, proszę Państwa, wielu moich przyjaciół francuskich, no nie wszyscy, no ale wielu ma takie przekonanie, że mówi, że być może dojdziemy do takiego punktu, że na nowo wokół klasztorów benedyktyńskich trzeba będzie odbudowywać życie małych wspólnot chrześcijańskich i w ten sposób życie chrześcijańskie przetrwa. Wokół nich będą się gromadzić na nowo ludzie, tak jak w średniowieczu i tak dalej. To w pewnym sensie to odpowiada tej wizji nonkonformizmu katolickiego, o której no tyle mówił Benedykt XVI, który mówił, że być może dojdziemy do tego, że pozostaną małe wyspy ortodoksji, gdzie będzie się realizować w pełni życie chrześcijańskie i tak dalej. No, mam nadzieję, że będzie lepiej. Być może w niektórych częściach chrześcijaństwa tak będzie. Ja mam generalnie nadzieję, że będzie lepiej i mam głęboką wiarę, że w Polsce będzie inaczej. Że my możemy startować nie z tego pułapu, co w wieku VI, tylko z tego, co w wieku X. Ale to nie zmienia faktu, że reguła jako opis tego, w jaki sposób żyć po chrześcijańsku w społeczności, zachowuje w pełni swoją aktualność. Jeszcze jedna uwaga wstępna, bardzo ważna, dlaczego reguła jest z tego punktu widzenia tak ważna. Dlatego, że święty Benedykt bardzo mocno podkreśla, że nie pisze jej dla anachoretów. Że nie pisze jej dla anachoretów, dla ludzi, którzy wybrali samotność, dla jednostek wyjątkowych, którym Bóg dał taki charyzmat, którzy zgromadzili taki potencjał duchowy, żeby w samotności zmagać się ze złem. W pewnym sensie święty Benedykt napisał reguły dla ludzi zwykłych. Dla ludzi zwykłych, to znaczy dla człowieka w jego tym zwyczajnym stanie, takim, jakim nas Bóg stworzył. Człowieka potrzebującego społeczności. Człowieka potrzebującego wsparcia innych ludzi, ale jednocześnie mającego zadania budować życie wspólne, żeby dawać wsparcie innym ludziom. To wszystko zresztą nadało cywilizacji Zachodu inny charakter niż cywilizacji Wschodu chrześcijańskiego. Cywilizacji Wschodu chrześcijańskiego, która często traktowała życie wspólne jako jakąś przypadłość, trudność, coś, przed którym czym człowiek może uciekać, jakieś obciążenie. No ja zawsze lubię przypominać, to trochę obok tego tematu, ale to w cudzysłowie mówię oczywiście, piękne zdanie Karamzina, jednego z tych największych monarchistycznych historyków rosyjskich, który w XIX wieku napisał: Zachód dał swoim narodom wolność polityczną, a Wschód dał swym narodom wolność od polityki. Prawda? No, podejście cywilizacji zachodniej, to, które dziedziczymy po regule, jest inne. Jest oparte na przekonaniu, że życie wspólne jest nie tylko koniecznością, ale jest dobrem, w którym realizujemy dobro i przekazujemy dobro. Jest czymś dla człowieka niezwykle cennym. I teraz jakie są te dobra? Parę uwag na temat tego. Ja mówię, tutaj już będę kładł nacisk na swoje doświadczenie, dzielił się swoim doświadczeniem jako człowieka działającego w sferze władzy publicznej, w sferze polityki, ale myślę, że to jest całkowicie uniwersalne. To równie dobrze może służyć moim przyjaciołom, którzy prowadzą przedsiębiorstwa, czy mojej żonie, która jest nauczycielką, chociaż chwilowo na szczęście ma przerwę w pracy, więc co jest znakomitą okolicznością domową.
Ale jest, mówię, jestem przekonany, że to może służyć zadaniu. Po pierwsze, reguła jest wielką, reguła, szczególnie w tym, co mówi o zadaniach i charakterze władzy opata, jest wielką szkołą decyzji osobistych i odpowiedzialności osobistej. Ale po pierwsze, jeżeli mamy wykonywać, podejmować decyzje, wykonywać władzę, naszym pierwszym podejściem musi być pokora. I tutaj coś niezwykle ważnego dla wszystkich ludzi, którzy odpowiadają za innych. Ja mówiłem o przedsiębiorstwie, mówiłem o szkole, mówiłem o życiu politycznym. Właściwie powinienem był zacząć mówić o rodzinie. O tej pierwszej władzy, którą większość z nas wykonuje wtedy, kiedy kierujemy naszymi, dziećmi. Otóż reguła opatowi mówi bardzo jasno, że nie wolno uczyć ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, co by było poza prawem pańskim. Ja między innymi dlatego powiedziałem, że reguła ma takie znaczenie w czasach dzisiejszych jako drogowskaz do odbudowy cywilizacji, że my jesteśmy w zupełnie innym paradygmacie. My jesteśmy w paradygmacie romantycznym tej władzy, znaczy romantycznym czy preromantycznym, bo to się w Europie zaczęło przede wszystkim od czasów oświecenia, od czasów józefinizmu. Kiedy w czasach józefinizmu państwo przestaje być po prostu wspólnotą dobra wspólnego, a staje się organizacją techniczną, która ma zmieniać świat. Również szkoła przestaje uczyć sprawiedliwości, a zaczyna uczyć sprawności technicznych przede wszystkim. Pragmatycznych, technicznych. Otóż reguła władzy przede wszystkim uświadamia jedno. Nie własna inicjatywa, nie własna inwencja, ale wypełnianie zadań, które odkrywamy jako nasze zadania podyktowane nam przez Boga w stosunku do wspólnoty, w stosunku do innych ludzi itd. Więc nawet jeżeli rozmawiamy ze własnym dzieckiem, nie ja ci tak każę, ale Bóg nam tak każe. Najpierw. I głębokie przekonanie, że tak sprawowana władza będzie władzą, która zaczyna nabywać własnego autorytetu, która buduje porządek społeczny, dlatego że autorytet, udziałem w autorytecie boskim, autorytet, który jest autorytetem pokornym, autorytet, który odkrywa to, co moralnie konieczne, zadania, które razem wszyscy powinniśmy wykonać, jest autorytetem, który nie będzie budził podejrzeń o to, że chce demonstrować siłę, chce demonstrować wyższość, chce używać swojej władzy do maksymalizacji władzy czy do ekspresji własnej woli mocy. Ta zasada sprawowania władzy, powtórzę jeszcze raz, ani uczyć, ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, co było poza prawem pańskim, to jest pierwsza, bardzo ważna, obojętnie kim byśmy byli, dyrektorem szkoły, przewodniczącym partii politycznej, przełożonym wspólnoty religijnej. Niczego, co jest prawem pańskim. A wszystko według tego, co Bóg nam wspólnie zadał. Po drugie, tak sprawowana władza, ona przede wszystkim kształtuje nas samych. Dlatego, że w regule znajdujemy takie głębokie przekonanie, że człowiek, który wypełnia zadanie, które przed nim Bóg postawił, jednocześnie sam przez Boga jest kształtowany, jeżeli świadomie to zadanie wykonuje. I dlatego święty Benedykt udziela opatowi tych rad i poleceń. Zawsze pamiętać, ale to będzie poleceń każdemu z nas, jeżeli wykonujemy jakąś władzę. Zawsze pamiętać, kim jesteśmy. To jest rzecz bardzo trudna i bardzo w pewnym sensie niemodna, bo dzisiaj raczej władza ma zapewniać, że nie jesteśmy nikim lepszym, wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie, zawsze pamiętaj, kim jesteś, jakie zadanie Bóg przed tobą postawił. Ale pamiętaj, że komu więcej dano, od tego więcej będą wymagać. I stąd to przekonanie świętego Benedykta, że poczucie odpowiedzialności za innych skłoni przełożonego do zwracania większej uwagi na siebie. Ostatnio jeden z naszych dyplomatów powiedział mi za granicą, nie wiem, też to wziąłem do siebie, bo to zawsze trzeba się zastanawiać nad tym, co nam ludzie mówią. Krytyka nie jest zjawiskiem liberalnym, tylko odnoszeniem naszego życia do kryteriów. Zwrócił mi uwagę, że
politycy w ogóle, czy w Polsce, no bez przerwy tacy uśmiechnięci, jakby brali dystans do odpowiedzialności, którą ponoszą. My musimy bardzo serio traktować swoje obowiązki. Kiedy całujemy biskupa w pierścień, to przecież nie po to, żeby wyrazić przekonanie o jego zaletach osobistych, tylko żeby oddać cześć jego godności apostolskiej, godności, która przerasta nawet największe walory osobiste, która przychodzi po prostu z historii, jednocześnie spoza historii. Druga rzecz, ta właściwa postawa władzy, która po pierwsze pamięta, że podlega Bogu, po drugie zwraca uwagę na siebie, na własną postawę, która ma świadomość tego, że musi sobą rządzić, że musi reprezentować autorytet, ale jednocześnie sobą samym rządzić. No, oczywiście zachęca do właściwego sposobu jej sprawowania. I tu jest może rzecz najważniejsza, która jest takim najważniejszym wzorem politycznym tego, co reguła dała jako inspiracja społeczności politycznych. No wiemy, że właściwie to, co w Polsce nazywamy demokracją szlachecką, a to, co w innych krajach nazywa się często demokracją stanową, no streszczało się w takim prawzorze państw europejskich, że dobre państwo to jest prince dans son conseil i peuple dans ses états, czyli książę, który wykonuje władzę w swojej radzie wspólnie ze swoimi doradcami i naród reprezentowany przez swoje zgromadzenia. Wzór tej zasady odnajdujemy w regule. Przede wszystkim w tym założeniu, że opat, ale mówię znowu, zarazem każdy przełożony, powinien podejmować decyzje osobiście w świadomości tego, że podejmuje decyzję przed Bogiem, to musi być jego decyzja, ale nie samotnie, osobiście, ale nie samotnie. Zawsze po wysłuchaniu rady. Jak mówi święty Benedykt, w sprawach najważniejszych po wysłuchaniu całej wspólnoty, w sprawach codziennych po wysłuchaniu najstarszych braci, czyli przekładając to na język świecki, najbliższych współpracowników. Nie chodzi o to, żeby rada decydowała za przełożonego. Chodzi o to, żeby wysłuchać wszystkich. To jest to. I znowu tu mamy ten powrót do tych grecko-rzymskich wzorów naszej kultury. To jest ta suwerenność argumentu, o której mówił Sokrates, którą bardzo jasno znajdujemy po 1000 latach w regule, czy po 9 wiekach. Po 1000 latach prawie w regule, kiedy święty Benedykt mówi wysłuchać wszystkich i pamiętać, że często Bóg przemawia, że czasami Bóg przemawia przez najmłodszego. Że nawet ten najmłodszy, ten ostatni w radzie, może mieć ten argument, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. To jest też wielka lekcja odpowiedzialności kształtującej wspólnotę, bo sprawy dobra wspólnego są sprawami angażującymi wszystkich. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu jeszcze raz przypomnę tego nieszczęsnego Karamzina. No jednak święty Benedykt nie uwalnia braci od polityki. Od tej drobnej, od polityki spraw klasztornych, od odpowiedzialności za sprawy klasztorne. On bierze na siebie decyzję, ale materię decyzji, które musi podjąć, rozstrzyga ze wszystkimi. O nich rozmawia ze wszystkimi. I słuchać wszystkich, bo Pan często komuś młodszemu objawia to, co jest lepsze. Piękne słowa wskazujące na chrześcijańskie rozumienie równości. To chrześcijańskie, elementarne rozumienie równości, która nie polega na równości aktualnej, bo aktualnie my jesteśmy bardzo różni. Mamy różne kompetencje, różne zdolności i powinniśmy mieć różny stopień decyzji. Ale tej równości potencjalnej, która zawiera się w naszej rozumnej naturze, która daje każdemu z nas zdolność myślenia o dobru wspólnym i zdolność wypowiadania się w sprawach dobra wspólnego. Dobro wspólne nie doszły benedyktyn, bo święty Tomasz z Akwinu nazywa czymś większym i bardziej boskim od dobra indywidualnego. Dobro wspólne jest czymś większym i bardziej boskim od dobra indywidualnego. No,
Jeżeli ktoś nie rozumie, no to choćby dlatego, że zawiera w sobie, ja zawsze mówię, dzisiaj się mówi, zwróćmy uwagę na drugiego człowieka. Ja mówię, to jest absolutnie konieczne. Tylko pamiętajmy, że zwróćmy uwagę na trzeciego, czwartego, piątego i szóstego. Zwróćmy uwagę na tych, których spotykamy, ale na tych, których już spotkaliśmy, albo o których wiemy, chociaż ich nie spotkaliśmy. Dobro wspólne to jest dobro, to jest niezależnie od wszystkiego. Ono ma wiele wymiarów, ale dobro wspólne to zawiera w sobie dobro każdego człowieka i dlatego przez tą powszechność już jest większe i bardziej boskie od dobra indywidualnego, chociaż go nie znosi. I teraz Ordo Caritatis, który powinien kształtować naszą postawę w życiu społecznym, w życiu publicznym, Ordo Caritatis pokazuje nam stopnie naszych obowiązków. Jak odpowiadamy najpierw za bezpieczeństwo naszej ojczyzny, potem za ład międzynarodowy, potem za ludzki stosunek nawet do tych, którzy zagrażają naszej ojczyźnie i tak dalej. Otóż Ordo Caritatis, ono, jeżeli ma być traktowane bardzo poważnie, jest stopniowaniem naszych obowiązków, pokazywaniem pierwszeństwa tych, które mamy wypełniać najpierw, ale nigdy nie jest ideologią, która prowadzi do eliminowania jakiegokolwiek obowiązku. Owszem, my mamy większy obowiązek wobec naszej ojczyzny niż wobec innych, ale to wcale nie znaczy, że mamy ignorować na przykład wymogi dobra powszechnego. Dobro wspólne tylko porządkuje. No i tutaj akurat nie w tej dziedzinie, ale w dziedzinie tego, gdzie przechodzimy od dobra wspólnego do dobra indywidualnego. Reguła udziela nam bardzo istotnych wskazań, które znowu są wskazaniami bardzo ważnymi dla każdego przełożonego, dla każdego wykonującego władzę publiczną. To jest oczywiście coś, o czym ojciec przed chwilą mówił, ten właściwy stosunek do ludzi, za których odpowiadamy. No, święty Benedykt streszcza to w takiej pięknej, krótkiej dyspozycji dla przełożonych, stosownie do czasu i okoliczności łączyć surowość z łagodnością, okazując się raz wymagającym mistrzem, to znowu pełnym miłości ojcem. Mówiliśmy o tym, że ta aktualna nierówność, znaczy inaczej, mówiliśmy o tym, że ta potencjalna równość między każdym z nas, potencjalna, bo wynikająca z wiecznego powołania każdego z nas, który jest powołaniem w tym samym do tego, żeby zabiegać i prosić Boga o to, żebyśmy się znaleźli w tym samym miejscu i tej samej kondycji, no, ale uzewnętrzniająca się już tutaj na ziemi przez udział w tej samej rozumnej naturze ludzkiej, no ona jest połączona z aktualnymi nierównościami. Ludzie są różni. Święty Benedykt na to zwraca uwagę. Ludzie nie są mechanicznymi cząstkami wspólnoty. Owszem, każdy z nich powinien się przyczynić do jej dobra, ale odpowiadając za nich, musimy zwracać uwagę na ich możliwości, na ich słabości, pomagać wydobywać im z siebie to, co najlepsze, zachęcać ich do czynienia dobra, ale nigdy nie traktować w sposób mechaniczny, z mechanicznymi wymogami. Dobry przełożony to taki, który zawsze pomaga własnym podwładnym zmagać się z ich słabościami. Pomaga im w ich rozwoju, pomaga im przyczyniać się do dobra wspólnego, nakłada obowiązki, wymaga wypełniania tych obowiązków, bo dobro wspólne jest pierwsze, ale zawsze widzi, że robi to z żywymi, konkretnymi ludźmi. I proszę Państwa, zbliżając się już do końca, to co bardzo istotne, reguła pokazuje nam dwa wymiary życia chrześcijańskiego. Te dwa wymiary, które w ogóle, no jako kto sięga do reguły, ten sięga do źródła naszej cywilizacji. Ona harmonizuje to, co późniejsze wieki rozdzieliły. Ona pokazuje nam pokój i walkę jako dwa wymiary życia chrześcijańskiego, bo przedmiotem naszych dążeń powinien być pokój. Pokój Boży, pokój, który ustanawiamy na ziemi, pokój, który ustanawiamy we wspólnocie, w której żyjemy, ale jednocześnie pokój wymaga walki, choćby ochrony tego pokoju, choćby ochrony wspólnoty, do której należymy. Ale przede wszystkim święty Benedykt pisze o innej walce.
Nasze dążenie do zbawienia wymaga przede wszystkim walki duchowej. Nic, co cenne, nie przychodzi łatwo. Kwietyzm jest herezją. Przekonanie, za to, przekonanie, że Bóg wypełni za nas nasze obowiązki tylko dlatego, że my Go prosimy, bez udziału naszej woli, jest herezją. Życie jest pracą, życie jest walką. Dążenie do zbawienia jest walką. Ale jednocześnie zawsze powinniśmy pamiętać, że celem wszystkich walk, które na tej ziemi toczymy, jest pokój w tych dwóch wymiarach. Pokój miłości bliźniego i pokój dążenia do Boga. I dlatego to już może mniej dotyczy życia świeckiego, dzisiaj w ogromnym stopniu też dotyczy życia, naszego życia w Kościele. Święty Benedykt przełożonemu, ale przez niego całej wspólnocie daje jedno bardzo istotne zadanie, daje jedno wskazanie, że nie wolno pod żadnym pretekstem doraźnych potrzeb, nie wolno pod żadnym pretekstem nawet fałszywie rozumianej odpowiedzialności troszczyć się więcej o rzeczy przemijające, ziemskie i znikome. No i cytuję dosłownie 6 rozdział świętego Mateusza. Starajcie się naprzód o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Wszystkie dobra wspólne, których potrzebujemy, inwestycje, budowy, dobra organizacja, wyniki, sprawność, dobra opinia publiczna, unikanie konfliktów i tak dalej. Jeżeli uczciwie dążymy do królestwa, te wszystkie doczesne wartości zostaną nam dodane. Kto w to nie wierzy, zadaje kłam Zbawicielowi. Ten prymat po prostu musi być realizowany. No i dlatego święty Benedykt wtedy, kiedy budował cywilizację chrześcijańską, daje coś, co mówię, co dzisiaj w moim przekonaniu jest bardzo... Mówię to jako brat dyrektora ekonomicznego w swojej diecezji. Co jest bardzo istotne dzisiaj, żeby materialne potrzeby Kościoła, czy te materialne potrzeby też funkcjonowania w społeczeństwie, w zgodzie, bez konfliktów i tak dalej, nie przysłaniały nam naszego zasadniczego powołania, jakim jest służba Królestwu w dążeniu do jego ostatecznego istnienia poza tym światem i do obrony jego zasad w tym świecie. To jest pierwsze i konieczne. To jest kwestia po prostu wiarygodności. To jest kwestia traktowania serio wiarygodności Ewangelii. No i na koniec to, co bardzo istotne, dlatego że tutaj mówiłem o tym życiu, o życiu wewnętrznym, o tym, jak to, co święty Benedykt mówi o życiu wspólnoty klasztornej, przekłada się na nasze życie w naszych wspólnotach, w których żyjemy, obojętnie jaka to będzie instytucja. Ale to wszystko kształtuje też nasz stosunek do wszystkich ludzi na zewnątrz, do tego właśnie drugiego, trzeciego, czwartego, piątego człowieka, którego Bóg na naszej drodze postawi. No i tu są te proste dyspozycje dla mnichów, które wydaje mi się, które no oczywiście każdy z nas powinien starać się podjąć w swoim życiu. Proste, harmonijne, pokazujące, jak wypełniać obowiązki, jak kochać bliźniego, wypełniając obowiązki wobec dobra wspólnego. Nasza postawa wobec braci. Szacunek, wyrozumiałość, pocieszanie przygnębionych, nonkonformizm wobec świata, nieudawanie zgody i serdeczności, chociaż dążenie do zgody i serdeczności, ale nie zastępowanie ich pozorami. Gotowość znoszenia prześladowań ze względu na sprawiedliwość, ufność w Bogu, szacunek dla starszych. Żyjąc według tych zasad, benedyktyni pokolenie przez pokolenie przekazali barbarzyńcom wartości cywilizacji dawnego Rzymu oświetlone Ewangelią. No ja jestem głęboko przekonany, że my również, służąc naszym ojczyznom i wszystkim wspólnotom, które je konstytuują, możemy w czasach współczesnego barbarzyństwa opierać się mu i rekonstruować swoje własne życie i życie naszych doczesnych ojczyzn, praktykując właśnie te zasady i te zasady, które święty Benedykt wskazał nam w życiu i te cnoty, o których mówił, w stosunku do każdego człowieka i każdej sprawy, którą Bóg postawi na naszej drodze.
To wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Marku, za to naświetlenie spraw, które można by było nazwać w tych kategoriach, których użyłeś, nieustannym powrotem, tak? Bo to, co jest, to, co można w kategoriach Toynbee'ego widzieć jako coś, co się dokonuje w czasie, jedno po drugim, tak, wycofanie i powrót wewnątrz cywilizacji chrześcijańskiej, właśnie w kontekście reguły też można tak mówić, jest nieustannie obecne. To wycofanie to jest właśnie, to są te obszary klasztorów mniejszych, w których to wycofanie ku Bogu samemu, tak, świadczenie o życiu wiecznym jest zawsze obecne i nieustannie wychodzi z tego powrót do obecności społecznej, do obecności w sprawach również tego świata. Więc ruch ten trwa jakby wewnątrz tej cywilizacji, jest ruchem życia nieustannym.